kolorystyczny zima to ten najwyraźniejszy z czterech pór roku. W 12 typach kolorystycznych mamy trzy zimy i dzisiaj właśnie zestawienia kolorystyczne dla nich. Zapraszam! Muszę się przyznać do jednej rzeczy. Kiedyś, dawno, dawno temu, bardzo chciałam być zimą. Bardzo podobały mi się platynowe blondy włosów albo czarne włosy. Podobały mi się zestawienia kolorystyczne, które mają w sobie czerń, śnieżną biel, taką krwistą czerwień. Okazało się, że zimą nie jestem. Jestem wiosną i teraz też mi się to bardzo podoba. Natomiast zimy to na pewno właśnie te typy kolorystyczne, które mogą sobie pozwolić na najwyraźniejsze kolory. W 12 typach kolorystycznych mamy trzy typy zimowe. Te trzy typy zimowe wynikają z tego, że każda pora roku ma swoje trzy takie określniki, trzy atrybuty. I w przypadku zimy te atrybuty to chłodny, czysty i ciemny. I właśnie trzy takie typy zimowe, te, które tutaj dokładnie widać, są reprezentantkami typów zimowych. W dzisiejszym wideoporadniku zestawienia kolorystyczne właśnie dla nich. Traktując sprawę dość ogólnie, wrzucając wszystkie zimy do jednego worka, co można powiedzieć o zestawieniach kolorystycznych właśnie dla nich? Można powiedzieć tyle, że to są takie dziewczyny, oczywiście tacy panowie też, którzy lubią bardzo intensywne kolory, ciemne, mocne, ale wyraziste i w nich najlepiej wyglądają. Patrząc na każdą z trzech zim, można powiedzieć, że one od siebie delikatnie się różnią. Pierwszą, taką najdelikatniejszą z zim jest chłodna zima. Chłodna zima jest najdelikatniejsza dlatego, że w swoim typie siostrzanym ma chłodne lato, czyli dosyć jasną i taką lekko zgaszoną porę roku, taki typ kolorystyczny. Co oznacza, że do takiej klasycznej palety zimowej będą dochodziły letnie kolory, czyli blade błękity, dosyć takie zgaszone róże, chłodniejsze odcienie, ale jasnej zieleni. Także chłodna zima to ten typ kolorystyczny, który najczęściej będzie miał ciemne włosy. Te ciemne to mogą być oczywiście takie prawie czarne, ale wystarczy tak naprawdę brąz, nawet taki średni brąz. Chodzi o to, że w typie chłodna zima powinien pojawiać się jakiś kontrast w urodzie. Ten kontrast w urodzie pojawia się w każdym typie zimowym. U chłodnej zimy on polega na tym, że mamy dosyć ciemne włosy, ale jasną cerę. Jasną cerę, która nigdy się nie będzie opalała na bardzo brązowo. Jeżeli w ogóle się opala, to bardzo delikatnie. Mamy oczy, które są wyraźnie chłodne. Wyraźnie chłodne to są te oczy, które będą mocno niebieskie, będą chłodno-zielone, takie trochę szmaragdowe, ale może pojawić się ze względu właśnie na ten wpływ lata odcień oczu taki troszeczkę szarawy. I teraz, jeżeli chodzi o kolory dla chłodnej zimy, to będą takie zestawienia, które jako pierwszy taki atrybut będzie wysuwało się na prowadzenie chłód. Właśnie chłodna zima nie powinna do swoich zestawień, czyli do swojego ubierania się, wkomponowywać żadnych ciepłych kolorów. Ciepłych, czyli tych, które się kojarzą albo z jesienią, czyli myślimy sobie taka złota polska jesień, to wtedy chłodna zima nie. Jeżeli myślimy sobie o takich wiosennych kolorach, czyli na przykład czerwień makowa, albo taka trawiasta zieleń, zielone jabłuszko, żółć taka krokusowa, tych kolorów też chłodna zima nie nosi. Ona nosi te kolory, które są chłodne i ciemne. I jakie to mogą być? To mogą być oczywiście klasyczne czerwienie. Te czerwienie, które będą lekko zaróżowione, czyli na przykład malinowa czerwień, karminowa czerwień będzie pięknym odcieniem. Wszystkie takie odcienie żurawinowe, czyli te, które mają w sobie chłód, ale są dosyć ciemne. Mogą być oczywiście piękne odcienie granatu, ale ten granat może też być taki troszeczkę jakby wypłowiały, czyli bardziej taki błękit pruski. Może być kobalt, może być odcień, który jest taki w stylu indygo albo ultramaryny. Mogą być oczywiście odcienie takich chłodnych morskich turkusów. I ze względu na to, że mamy tutaj wpływ tego chłodnego lata, to też mamy wpływ szarości. I te szarości mogą być tak naprawdę z całego zakresu, od tych jasnych, takich delikatnych, gołębich, popielatych, aż po grafit. Chłodna zima, jak wszystkie zimy, może dodawać do swojej palety czerń i śnieżną biel.
Kolejna zima to jest zima ciemna, czyli ta zima, która ma w swoim typie siostrzanym ciemną jesień. Ciemna jesień to oczywiście typ, który będzie kojarzył się z tą taką, z tym lasem jesiennym, złota polska jesień, ale będzie wybierać te najciemniejsze kolory, co oznacza, że będzie też je pożyczać naszej ciemnej jesieni. Nasza ciemna jesień, ciemna zima to jest ten typ kolorystyczny, który najbliżej można określić jako taki typ południowy. To znaczy, to jest taka dziewczyna, która ma śniadą cerę, ma ciemne oczy, ale to, co jest ważne, to białkówka jej oka jest taka bardzo biała, taka skrząca, także te ciemne oczy wydają się wręcz być takie czarne. Ma ciemną oprawę oczu i ciemne włosy. Tutaj nie występują blondynki z niebieskimi oczami w ogóle. Także ta ciemna jesień, taka latynoska, można powiedzieć, że ona wykorzystuje kolory, które są najciemniejsze z całej palety, ale wyraziste. To znaczy, one nie mogą być ciemne i przygaszone. Jeżeli mówimy o na przykład ciemnym odcieniu niebieskiego, to weźmiemy nie błękit pruski, który jest taki przyszarzały, który właśnie do tej chłodnej zimy był super, natomiast weźmiemy taki, który jest błękitem paryskim, błękitem królewskim. Taki, który ma podbicie właśnie indygo. Jeżeli myślimy sobie o odcieniach ciemnej czerwieni, to będzie taka krwista czerwień. To będzie takie bardzo wyraziste bordo. To nie będzie takie przyprószone jakby brązem bordo, tylko takie bardzo wyraziste. Intensywny, ciemny, szmaragdowy odcień. I tutaj właśnie te kolory będzie można połączyć na przykład z odcieniami zgaszonej jesieni. Czyli ciemnej jesieni. Ciemna zima to jest taki typ kolorystyczny, który bierze sobie na przykład bardzo intensywny granat, taki z mocnym niebieskim w środku i będzie zestawiać go z odrobiną na przykład takiej ciemnej wojskowej zieleni. To jest typ kolorystyczny, który będzie pięknie wyglądał w starym złocie. To znaczy, jeżeli chodzi o odcienie takie pomarańczowo-brązowe, to raczej brąz. No, może być ewentualnie gorzka czekolada, ale będziemy się kierować w stronę złota, czyli takich kolorów, które są takie ciężkie, ale takie klasyczne, takie dostojne, bo to jest właśnie typ kolorystyczny, który lubi takie zestawienia trochę królewskie, można by było powiedzieć. Oczywiście wszelkie odcienie zimowych zieleni, to znaczy ta, która się będzie kojarzyła ze świerkiem, z jodłą, czyli takie choinkowe zielenie będą pięknie wyglądały. Takie intensywne petrol, też super. Petrol to taki odcień, który ma w sobie odrobinę turkusu, ale jest dosyć ciemny. Wszystkie odcienie, które myślisz o tym, że są ciemne, ale mają wyrazisty kolor w sobie, będą piękne dla ciemnej zimy. Ostatnim, trzecim typem zimowym jest czysta zima. Czysta zima to taki typ kolorystyczny, której najprościej można określić królewną Śnieżką. Tak jak myślimy sobie o bajkowej postaci. Mamy ciemne włosy, bardzo często one są czarne, ale oczywiście naturalnie takie ciemne, a nie zafarbowane. Mamy bladą cerę. Ta blada cera oczywiście może się trochę opalać w niektórych przypadkach, ale jednak w większości ona będzie taka porcelanowa przez cały czas. Oczy mają ciemną oprawę, usta są malinowe, a kolor oczu jest bardzo wyrazisty. To znaczy, jeżeli czysta zima ma ciemne oczy, to one są prawie czarne, tak? To nie jest taki delikatny brąz piwny, tylko one są prawie takie węgielki czarne. Jeżeli czysta zima ma niebieskie oczy, to one po prostu są tak niebieskie, że na pewno nie pomylimy ich z żadnym odcieniem szarości. Z daleka widać, że one po prostu tak świecą na niebiesko. Jeżeli czysta zima będzie miała zielone oczy, to będzie szmaragd. To nie będzie zielono jakiś piwny, to nie będzie zielono szary, on będzie bardzo, bardzo intensywny. Czysta zima to jest taki typ kolorystyczny, który, jak widać, ma bardzo dużo kontrastu w sobie i też takie zestawienia lubi. To jest taki typ kolorystyczny, który świetnie wygląda w takich wręcz czasami neonowych kolorach. Oczywiście, w zależności od tego, w jakim jesteś wieku, co Cię spotyka na co dzień, to nie zawsze możemy w tych neonach chodzić, ale właśnie czysta zima to jest ten typ kolorystyczny, który będzie te takie fluo kolory mógł stosować.
każdym razie czysta zima bierze najwścieklejsze odcienie z całej palety. Czyli jeżeli pomyślimy sobie o różu, to bierzemy fuksję i jeszcze do tego zestawimy ją po prostu z ultramaryną, czyli bardzo intensywnie. Jeżeli myślimy sobie o żółtym, to będzie taki cytrynowy albo limonkowy żółty, zestawiony na przykład ze srebrem, ze śnieżną bielą. Takie bardzo wysokie kontrasty. Oczywiście czysta zima będzie pięknie wyglądała w najbardziej kontrastowym zestawieniu, jakie istnieje w przyrodzie, czyli w połączeniu bieli z czernią, takiej śnieżnej bieli. Ona nie będzie złamana, nie będzie mleczna, ona będzie taka biała, 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 aż błyszcząca na biało. Jeżeli chodzi o kolory, które czysta zima może pożyczyć ze swojego typu siostrzanego, czyli czystej wiosny, to oczywiście będą kolory wiosenne, ale też te takie najbardziej intensywne, takie, które mają najwyższą chromatyczność, czyli najwięcej kolorów w kolorze. I to będą na przykład takie odcienie jak taka bardzo intensywna czerwień. To będą takie odcienie jak intensywna zieleń, taka wręcz po prostu bijąca po oczach. Także pamiętamy, czysta zima to jest ten typ kolorystyczny, który bierze takie zestawienia wręcz można powiedzieć dyskotekowe, takie rażące po oczach, w których wszystkie inne typy kolorystyczne będą wyglądały tak pajacowato, no to właśnie czysta zima fantastycznie je przyjmuje. Typy zimowe mamy trzy. Pamiętamy o tym, że zestawienia kolorystyczne dla wszystkich mają być chłodne, mają być ciemne i mają być czyste, czyli dosyć takie wyraziste, intensywne. I w zależności od tego, który z typów zimowych reprezentujemy, wybieramy albo te najchłodniejsze, albo te takie najcięższe, najciemniejsze, albo te najczystsze, takie najwścieklejsze. I to dzisiaj ostatni film z serii zestawienia kolorystyczne dla typów urody. Powstały już wiosny, powstały lata, powstały jesienie. Linki do tych wszystkich filmów pojawią się oczywiście na ekranie, pojawią się pod filmem. Jeżeli jesteś takim typem zimowym albo podejrzewasz, że możesz być którymś z nich, zostaw komentarz, opowiedz o tym, jak lubisz się ubierać. Oczywiście zadawaj pytania, jeżeli tylko takie się pojawią. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.